Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z My Restaurant, ponieważ mam dla was mega, mega ważną informację, ponieważ no, Pat David, czyli twórca My Restaurant, jakby wiecie, pomyślał o tym dalej, wydaje mi się, i postanowił, że będziemy mieli kolejnego huge szefa. I nie wiadomo, kim będzie ten huge szef, w sensie, czy to będzie kolejny huge szef cut, czy to będzie jakiś huge, nie wiem, szef dog, albo na przykład huge szef Hellrock też mógłby być. Naprawdę, jakby Hellrock jest ikonicznym huge'em w Pet Simulator, więc jakby był tutaj do zdobycia jako taki szef kuchni, tak jak widzicie na miniaturce, to by było naprawdę grube. W każdym razie nie wiemy, czym będzie ten huge szef, w sensie jaki on będzie, ale wiemy, że na 100% będzie taki event wkrótce, po prostu w przyszłości, mają już to w planach, więc słuchajcie, moim zdaniem to będzie gdzieś na jakąś następną aktualizację. Oczywiście nie tą Prima Aprilis, zobaczymy jak w ogóle będzie wyglądała aktualizacja z Prima Aprilis w Pet Simulator, bo to też szykuje się grube, ale chciałem wam dać takie info, że no rzeczywiście, tak jak widzicie zresztą na screenach w tym momencie, też wam tutaj jeszcze raz podam, sam to David napisał, więc wiecie, no można wierzyć, to jest jakby oryginalne, jedyne źródło, oficjalne źródło na takie informacje, więc co bym wam polecał, no polecałbym po prostu dalej też pograć sobie w My Restaurant, żeby mieć takie, wiecie, wykokszone po prostu pomieszczenia. Ja też będę musiał tutaj to uporządkować, bo tak naprawdę te, jakby to moje miejsce jest ok, nie? Ale można by to zrobić o wiele lepiej, więc tutaj możecie też sobie pograć i nakupić więcej Winterbelly, możecie sobie nakupić, nie wiem, więcej ozdób, żeby później na kolejnym evencie o huge szefa, zdobyć go naprawdę, naprawdę szybko, co nie? Bo to naprawdę może pomóc, no na pewno to pomoże, bo jak ktoś grał wcześniej w My Restaurant i wiecie, wyszedł ten huge szef cut, no to oczywiście, że to się bardzo opłacało. Halo, co? Jackpot? Celebrity customer razy 10? Ej, co to chore mi się coś trafiło. Ej, jeszcze na odcinku, dobra. Właśnie dostałem 10 celebrytów, czy jak? Nie wiem, nie rozumiem, ale to było szalone, widzieliście to sami. Jakby ja tutaj też tej gry nie kumam do końca, tak dosłownie. No ale słuchajcie co, no nowy huge szef, no to trzeba się widzowie przygotować. No trzeba koniecznie tutaj ładnie coś uporządkować. Ja sobie tutaj zrobię jeszcze lepiej tą restaurację. Jak będziecie chcieli, to dajcie łapę w górę, zostawię wam poradnik, jak ja to sobie zrobiłem, żeby wam pokazać, jak tutaj uporządkowałem na kolejny taki event. Bo on najpewniej będzie wkrótce. Niestety nie wiemy kiedy, ale wiecie, już się zanosi, że będzie naprawdę blisko, także przygotujcie się, nazbierajcie sobie tych tutaj ozdób, które zwiększają szanse na takiego lifeguarda, na takiego celebrytę, no bo celebryta, jak dobrze wiemy, zwiększa trafność waszej restauracji, czyli wiecie, no więcej osób po prostu przychodzi do restauracji, no wiecie, no celebryta tam je, no to jak nie przyjść, no wiadomo, prosta sprawa. Także tutaj aktualnie zwołałem elfów Winterbellem i to też jest mega dobre, bo macie wtedy dużo elfów, a one szybko jedzą, szybko chodzą, no i to się po prostu opłaca. Więc co widzowie, mam nadzieję, że informacja wam się spodobała. Jeżeli ktoś nie zdobył huge szef kata, no to będzie okazja na kolejnego huge szefa. Ja tak myślałem, że oni będą robili kolejne takie eventy, to nie dało się tego, wiecie, po prostu przepuścić, także no co, ja tam się cieszę, nie wiem jak wy, ale ja się po prostu cieszę, no bo to jest mega informacja, to jest kolejny huge, który będzie za darmo. Oczywiście ci, którzy grają teraz, będą mieli łatwiej, jak już mówiłem, więc warto, po prostu grajcie, bo później wiecie, później będziecie płakali, że nie macie, a tak to pogracie teraz i nawet jak nie zdobyliście huge szef kata, no to powiedzcie sobie, że przygotuję się na następnego huge szefa, no i szybciutko go zrobię, nie? Ja to na pewno zrobię, widzowie, mogę wam tutaj potwierdzić, więc no jakby ode mnie jedyne takie słowa, najważniejsze to przygotujcie. Gotujcie się koniecznie właśnie w tym momencie, nie czekajcie na ostatnią chwilę, no bo później będzie ciężko wam zdobyć. O, ci celebryci chyba wbijają właśnie do restauracji cały czas. To jest chyba ten jackpot, tak, leci 10 celebrytów. Ej, co się dzieje na tym odcinku dodatkowo? Zobaczcie, piąty przyszedł, teraz szósty. Ej, co jest? Czy to oznacza, że ta restauracja będzie wypełniona gośćmi? No już w sumie jak 10 celebrytów, to kto by nie przyszedł, nie? W sensie naprawdę, to już jest gruba sprawa. Będzie dziesiąty? Będzie dziesiąty, nie, już chyba byli wszyscy, dobra. Ja już się zapędziłem, źle policzyłem. Ale dobra, mamy ich. Zobaczcie, jak siedzą tutaj kapeluszarze. Zobaczcie, z kapelusikami takimi eleganckimi. Jeszcze lifeguard do nich dołączył. Dobra, jeszcze brakuje jedynie do końca tej, do pełnej imprezy brakuje tylko Santy, nie? Jeszcze tylko Mikołaj mógłby wbić i po prostu by było najlepiej. W ogóle mam wypełnioną już restaurację. No moja restauracja wygląda tak. Ilu tutaj w ogóle zrobiłem? 113 tysięcy prawie. No to całkiem niezły ending w tym evencie. Ja lecę grać dalej, widzowie. Będę sobie naprzemiennie grał i w Pet Simulator, i My Restaurant. No bo na pewno chcę zdobyć kolejnego huge szefa i na pewno chcę go zdobyć szybciej. Jeżeli wy też chcecie zdobyć szybciej, zostawcie łapę i tak jak mówiłem, czekamy. Trzymajcie się i cześć.